odpowiemy na minimalną liczbę pytań, a pozostałe będą na piśmie. Ta minimalna liczba pytań to jest, w tym mieści się pytanie Państwa z inicjatywy społecznej. Mam nadzieję, że zostało prawidłowo przekazane. Czy zależy mi na obwodnicy, na modernizacji obwodnicy? Nie, ja dobrze. Skrzyżowanie czy obwodnicy? Mieści się jakby w tym całym. Proszę Państwa, pracuję 12 lat i właściwie odbieram to pytanie, tak jakby mi ktoś zapytał, czy w ogóle mi zależy na tym, żeby w tym Giżycku cokolwiek zrobić lub cokolwiek się działo. Zależy mi tak jak każdemu. Tylko trzeba wiedzieć, że przy takich dużych przedsięwzięciach fakt, że mieliśmy po drodze jeszcze sporo pecha z tą obwodnicą, ale nie jest to zadanie miejskie. To jest zadanie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych. I z tego faktu wynikają często trudności z załatwieniem przez miasto jakiejkolwiek sprawy, bo to nie jest droga krajowa. Przepraszam, to nie jest droga miejska, to jest droga krajowa. No właśnie, sam fakt, że już jest późno i mylą się nawet tak podstawowe rzeczy. Dlatego naprawdę czuję się rozczarowana tym pytaniem, bo wydaje mi się, że naprawdę tyle rzeczy już zostało zrobione w tej sprawie i tylko ktoś, kto nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo dużo dokumentacji, jak bardzo dużo drobnych uzgodnień, ustaleń musi się odbywać w takiej sprawie. A jeszcze jak sobie przypomni konsultacje sprzed paru lat, jak ciągle trzeba było zmieniać koncepcję, bo przychodziła nowa grupa mieszkańców i mówiła co innego, to jest właśnie niesprawiedliwe pytanie. I czuję się też rozczarowana z tego powodu, że odbyłam spotkanie ostatnio z przedstawicielami tej inicjatywy i umówiliśmy się na coś i to w ogóle jest niedotrzymane. Więc po prostu jeszcze raz powtarzam, czuję się rozczarowana tym pytaniem, bo nie jeździłabym do Warszawy, do RZGW, nie starałabym się, nie jeździłabym do Ministerstwa Infrastruktury, jakby mi nie zależało, nie jeździłabym do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, nie jeździłabym do PKP, czy moi współpracownicy, cały zestaw urzędników jeździł do tych instytucji wszystkich wymienionych i wtedy można by było powiedzieć, że mi nie zależy. Ale jeśli wykonuję swoją pracę, robię co można, bo nie wszystko można, bo jak widać PKP miało na przykład, określiło nam zasady postawienia podpór kolejowych w tamtym roku, a teraz się z tego wycofało w tym roku, i nie mamy na to wpływu, to pokazuje, jak trudne jest to zadanie. I mam nadzieję, że nikt w Giżycku więcej nie będzie musiał w tak trudnych zadaniach uczestniczyć. Teraz co do rynku. Odpowiem na kwestię rynku. W tym zakresie, że proszę Państwa, było takie pytanie, preferowanie grup na targowisku. Pani Mario, jak można, wie Pani, gdybym ja pół roku pracowała, to może można by było zadać takie pytanie, ale ja pracuję tu 12 lat i 12 lat nigdy nie starałam się preferować żadnej grupy. Bo bym tu nie była po prostu. Takie były zarzuty. Ale tutaj były zarzuty wczoraj. Tutaj ludzie mówili. Przedwczoraj. Ja dlatego zadaję. Kiedy są zarzuty? Wtedy, kiedy konsekwentnie dąży się do realizacji przepisów prawa. A jeśli komuś się to nie podoba, to wtedy się szuka argumentów. A ja konsekwentnie będę była zawsze za tym, żeby realizować prawo, przepisy, wszystkie przepisy, w tym lokalne. I będę zawsze tak robić. I nigdy od tego nie odstąpię.
I to jest odpowiedź na to pytanie. Natomiast co do tej sprawy, ja się to powiedziałam na wstępie. Były zaproszone na nasze spotkanie inne osoby, które nie przyszły. I pokazuje to, że większość osób jest zadowolona z tego stanu, jaki jest na rynku. Ja bym nie chciała też, żeby sprawa rynku spoczywała wyłącznie na moich barkach, dlatego że ja cały czas twierdzę, że jest to sprawa uchwały Rady Miejskiej, bo my w tej chwili konsekwentnie realizujemy uchwałę Rady Miejskiej. Mamy dwie uchwały, regulamin targowiska starego i regulamin targowiska Mój Rynek. Rozmawiałyśmy, mówię, my we dwie z panią, stworzona została propozycja, która, propozycja, którą poczekam, propozycja, no może w kolorach by było lepiej widać, nowego posadowienia stanowiska. Jestem zdania, proszę Państwa, bo jeszcze nie przeżyliśmy wszystkich sezonów. No fakt, że to dość długo, zanim miną wszystkie sezony na targowisku. Bo trudno powiedzieć, czy na części rolnej będzie cały czas frekwencja, na przykład zimą. Tego nikt nie zagwarantuje. Chociaż są różne wydarzenia sezonowe, typu sprzedaż choiny, sprzedaż chryzantem, które potrzebują też dużo miejsca i przypominam, wymaga tego od nas Unia Europejska, czyli 50% zajęcia na produkty rolne. Co ja mogę zrobić, żeby nie przedłużać dyskusji? My przekonsultowaliśmy to Pytając samych zainteresowanych, czy podoba im się takie rozmieszczenie, czy nie. Więc jeszcze raz powtarzam, 17 osób wypowiedziało się za, 37 wypowiedziało się przeciw. I szkoda, że to nastąpiło tak późno, bo ja bym Państwu przedstawiła projekt uchwały i proszę, debatujmy o tym projekcie. Niestety jest trochę niedobrze, bo kończy się kadencja i trudno to będzie, nie wiem czy jak to będzie jeszcze z sesjami Rady Miejskiej, trudno to będzie rozstrzygnąć na koniec tej kadencji. Aczkolwiek można przygotować taki projekt uchwały i czy rozstrzygnie to ta Rada, czy następna, proszę bardzo. To jest odpowiedź na to pytanie. I na razie to zło. To znaczy, panie radny, na pewno do końca tej kadencji zmian nie będzie, ponieważ żeby coś się zmieniło, czyli z dnia na dzień, proszę posłuchać, pani Katarzyno, żeby coś się zmieniło z dnia na dzień, to zgodnie z prawem musi być uchwała rady, a potem publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa. I dopiero w wyniku publikacji uchwała wchodzi w życie. Do tej pory mamy taką uchwałę, jaką mamy, podjętą przez tą Radę. Więc nawet jeżeli jeszcze odbędzie się do końca sesja, to i tak do końca tej kadencji ten przepis nie wejdzie. No on wejdzie po publikacji, czyli w ciągu 2-3 miesięcy, jeżeli byłoby to podjęte w tej chwili. Natomiast, żeby podjąć w ogóle decyzję, trzeba osiągnąć konsensus. A on nie jest prosty, ponieważ na targowisku nie ma zgody. Ale nie ma 37 osób, jest 5 osób, które dają do zamarłego. Dlaczego dzisiaj nie przyszedł urzędnik z tą ja mam proszę, może nie w tej chwili, ja w komunikatach udzielę Państwu głosu, dobrze? A teraz proszę Państwa, nie ma zgody na targowisku, a my chcemy, żeby taką zgodę osiągnąć. Żeby ją osiągnąć, to trzeba ze sobą rozmawiać. Nie krzyczeć, nie awanturować się, nie wykrzykiwać nie wiadomo czego. Niekoniecznie do Państwa to odnoszę, niekoniecznie. Natomiast trzeba ze sobą rozmawiać i
zachowywać się fair, jedna strona wobec drugiej. Jeżeli wypracujemy takie porozumienie, to owszem, tylko że jak się spotykamy z jedną stroną, to nie przychodzi druga. Jak się spotkaliśmy teraz, pan radny i pani, to nie przyszła druga strona. Ja sądziłam, że przyjdzie druga strona i będziemy mogli się porozumieć. Niestety w międzyczasie no, na niekorzyść tu zadziałały różne sprawy, między innymi obwodnica, bo w sprawie obwodnicy miałam kilka spotkań i wyjazdów teraz ostatnio. Więc no, albo jest się tu na miejscu, albo załatwia się inne sprawy i niestety czas leci. Rozumiem też to zniecierpliwienie. Tak jak mówię, no, postaram się siłą swojego spokoju rozsądzić, porozumieć się, doprowadzić do zgody na targowisku. Ale nie wiem, czy uda się to osiągnąć. Proszę Państwa, pan radny Piórkowski w dziedzinie śmieci, w dziedzinie gospodarki odpadowej zadał wiele pytań, na wszystkie dostanie odpowiedzi. Mogę powiedzieć tak, na pewno zapytamy pana radnego, skąd ma takie informacje, dlaczego mamy najdroższe śmieci w promieniu 50 km. Nie wiem czego, rozumiem od związku, od granic związku, tak? Czy w samym związku? Bo w samym związku też mamy 50 km, takie mamy odległości. Więc proszę Państwa, rzeczywiście, żeby porozmawiać sobie o śmieciach tak rzetelnie, uczciwie, to trzeba takiej debaty, jak pan tutaj, pan radny zaproponował, radny Kiczyński. Ale przepraszam, kończy się już ta kadencja. To jest debata na następną kadencję. Przetarg musi się odbyć i się odbędzie. To debata nie potrzebna. Nie, debata jest potrzebna cały czas. Tylko że w debacie powinny wziąć udział osoby, które dokształcą się już w tej sprawie. Bo jeżeli się rzuca jakieś niesprawdzone informacje, to się potem to nie przekłada na rzeczywistość. I potem no, taka dyskusja nie ma sensu. Czyli ja uważam, że debata śmieciowa może się odbyć, ale dopiero po całej analizie sytuacji, jaka jest w gospodarce odpadowej.